Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak przyszyć guzik. Ponieważ zdarzyło mi się, że ostatnio mi znajomy mnie się zapytał, jak się szyje guzik, a więc pomyślałam sobie, że jeżeli on w moim wieku nie wie, jak się guzik przyszywa, to możliwe, że dużo osób może nie wiedzieć, jak się taki guzik szyje czy przyszywa. I na co trzeba będzie zwrócić uwagę przy szyciu guzików. A więc, żeby przyszyć guzik, nie trzeba dużo, trzeba po prostu mieć pasującą igłę, pasującą nitkę, nożyczki. Sposoby są różne. Ja Wam pokazałam tutaj parę i to Wam chcę teraz po prostu zaprezentować. A więc zapraszam, zobaczcie sobie, możliwe, że Wam się przyda. Jak można prosić o łapkę w górę albo suba. Bardzo będę się cieszyła. Dziękuję, zapraszam. Myślę, że jeszcze coś ciekawego na pewno będę miała, a więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do widzenia. I teraz przechodzimy już do szycia. Nabieramy nitkę i na końcu nitki robimy supełek, żeby on nam nie wyszedł. Tu. A więc jest supełek. Wbijamy się w materiał, tu w dziurkę i przekładamy tu już. Ale możemy tak zrobić, że w tym miejscu wyznaczonym, gdzie ma być ta dziurka, wbijamy się tu. Tu ma być ta dziurka, wbijamy się, przeciągamy po tej prawej stronie i tutaj się wbijamy dopiero w dziurkę z tego miejsca. I proszę zobaczyć, tutaj jest ta pętelka schowana i to będzie takie jakby czyste szycie tej dziurki. Proszę zobaczyć, tutaj nic nie ma, że było szyte. A więc na to również można zwrócić uwagę. I teraz wbijamy się, możemy do końca, ale będzie tutaj widać. Ale możemy się wbić również w to miejsce, gdzie ta dziurka, gdzie ten supełek, w to miejsce się wbijamy i ściągamy. I mamy już tak przyszyty guzik, że tu mamy czysto, a to wszystko, co jest nieczysto, można powiedzieć, mamy tutaj zrobione. A więc tak możemy szyć i wtedy znowu łapiemy z tej strony, z tego miejsca i szukamy dziurkę. Szukamy dziurkę, przeprowadzamy przez dziurkę i znowu tu szukamy tutaj miejsce pod tym guziczkiem. Ściągamy i już jest przyszyte. Proszę zobaczyć. Tu nie ma, tutaj jest przyszyte. I to jest prosty sposób. I tak robimy parę razy, żeby nam się ten guzik nie urwał, a my musimy parę razy tak zrobić. I już widzimy, że tutaj już jest tak dużo tej nitki. Wtedy bierzemy tak, że tą nitkę zawijamy ze trzy razy. Raz, dwa, trzy w koło naszego tutaj tego szycia. Tutaj jest ta pętelka też, niech ona sobie będzie. I wtedy na sam koniec wbijamy się w to, co szyliśmy, jak gdyby. I tutaj jeszcze jakby tak robimy, to wzmacniamy to jeszcze tym szyciem. Dwa, trzy razy, bo guziki właśnie to jest ten problem, że nie wiem dlaczego one się nam luzują. Może od noszenia, od wiszenia one pracują, że one nam się mogą poluzować. I odpadną. I często jest tak, że mamy w marynarkach, proszę zobaczyć, taki zapasowy guzik. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na pewno część zwróciła uwagę. To dobrze było, żeby tą nitkę również tutaj obciąć, wyciągnąć, żeby świeżą nitkę założyć. A więc bierzemy tego guzika i przyszywamy jakiś brakujący. Ja często sprawdzam, czy mi się nie luzują guziczki, na przykład tutaj jest już ten luźny, ten jeszcze się trzyma i wtedy biorę jakąś nitkę ciemną i poprawiam sobie, zanim on odpadnie, czyli nie dopuszczamy do tego momentu, żeby nam ten guzik się jakby poluzował i odpadł. A więc tu Wam pokażę teraz, jak się robi z czterema dziurkami, żebyście dobrze widzieli, czyli znowu zaczynamy w tym punkcie naszym wyznaczonym, to znaczy tu, tu i to będzie tu, wbijamy się tu,
to miejsce, przykładamy ten guzik i teraz chciałam Wam pokazać jeszcze raz z guzikiem, gdzie są cztery dziurki. Pokażę Wam, jak można przyszyć od dołu. To znaczy tak, wymierzamy sobie ten punkt, gdzie chcemy przyszyć. Mam nadzieję, że widać. Wbijamy się w materiał, w guzik i przeciągamy. I teraz tak, szukamy tą drugą dziurkę i wbijamy się tutaj w tą dziurkę. I już mamy to przyszyte. Od dołu wbijamy się tutaj obok, w następną dziurkę obok. Wbijamy się tu na górze i mamy już tu przeciągnięte. I proszę zobaczyć, tak już jest to przyszyte. Tyle, że mamy tutaj tą pętelkę, ale myślę, że też tak może być. To jest ten prosty sposób. Wbijamy się znowu w to samo miejsce. Jeżeli się wbijamy tu i chcemy mieć, żeby były takie równe tu i tu te paski, to znowu się wbijamy tutaj. I tak szyjemy parę razy i się wbijamy tutaj w to szycie jakby. Troszeczkę jak wejdzie w materiał, nie zaszkodzi. I nic się nie będzie działo. Tak możemy z raz, dwa razy zrobić. Raz, potem może jeszcze. I później już wracamy na dół. I tu pod spodem też możemy jakby przyczepić dwa razy. I wtedy możemy spokojnie to obciąć. I ten guzik będzie nam się bardzo długo trzymał. Tak o, po prostu parę milimetrów nawet można zostawić, czy z pół centymetra. I Wam powiem, że ten guzik już Wam po prostu nie odpadnie.